Witajcie, witajcie moi drodzy. Przyjechałem właśnie na GP Shock. Oddać odpady zielone. I jestem w szoku. Nie powiem inaczej, jak jestem w szoku. Nie w GP Shocku, w takim rzeczywistym szoku. Patrzcie, co tu się dzieje. Patrzcie, moi drodzy mieszkańcy, ile tu jest odpadów zielonych. To w ogóle chyba nawet kamerami tego całego nie obejmie. Po prostu tyle śmieci, że się w głowie nie mieści. Wszystko leży obok kontenerów, bo kontenery pełne, przynajmniej jeszcze niedawno były pełne, i po prostu mieszkańcy wszystko zwalają obok. No, wiemy już od dawna, słuchajcie, nie chcę tego komentować, bo później mówicie, że moje komentarze są subiektywne, ale niech mi ktoś powie, że w Łomiankach z zielonymi odpadami problemu nie ma. No, spójrzcie na to, jeżeli nie wierzycie, przyjedźcie na GP Shock w Łomiankach i sami się przekonajcie. Podejdźcie tutaj bliżej, szczególnie ci, którzy uważają, że zielone problemem w Łomiankach nie są. Powąchajcie, jak to wszystko ładnie pachnie. Zobaczcie, jak się z tego leje pod spodem to wszystko, co zgniłe. I dopiero będziecie mogli mi powiedzieć, czy rzeczywiście w Łomiankach jest problem z zielonymi, czy nie ma. Mieszkańcy pewnie nie chcą, żeby to wszystko obok nich gniło, obok ich działek i posesji, przywożą to tutaj. Natomiast okazuje się, że nawet stąd te zielone nie są odbierane. Nawet stąd. Tak więc jeszcze szybki rzut oka na to wszystko. Popatrzcie. Ile worków. Aż się trudno tego doliczyć. Tu i za mną. I dalej jeszcze. Tak więc czekamy. Czekamy dalej. Upały podobno jeszcze przed nami, więc zobaczymy, czy dostaniemy tutaj jakiejś, nie wiem, epidemii, czy te zielone same w końcu uciekną z tego GP Shocku, będą miały dosyć leżenia tutaj. No cóż mogę powiedzieć, jeżeli nie chcecie mieć przy działce odpadów zielonych, przywoźcie tutaj, natomiast nie liczcie na to, że one będą tutaj, stąd także szybko jakoś odbierane. No nic, pozostaje nam czekać i obserwować działania pani burmistrz. Przypominam wam, że za śmieci, właśnie między innymi za odbiór tych odpadów zielonych, płacicie od lipca trzykrotnie więcej tego, co w zeszłym roku. A przypomnijcie sobie, jak w zeszłym roku odpady, z jaką regularnością były odbierane. Czy z zeszłego roku ktoś ma takie zdjęcie przedstawiające taki bałagan, taki śmietnik, bo tego się inaczej ująć nie da. Żegnam się z wami, moi drodzy. Na szczęście mi się udało tu jeszcze dołożyć jeden worek swoich odpadów. Idę dalej robić porządki na swojej działce. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia.